ćwiczenie awaryjne wynurzenie płynąc do góry, czyli popularna CEZA, zmora egzaminów, sygnał na ćwiczenie, ćwiczenie CEZA i uwaga, co robię, dopompowuję delikatnie jacket. To jest bardzo ważne, żeby zacząć to ćwiczenie z neutralnej pływalności. Neutralna pływalność. I teraz drugi element, trzy wdechy. I raz, i dwa, i trzy, i pokazuję sygnał, nie mam powietrza, nie mam powietrza. Wypuszczam bąbelki, ręka chroni głowę, inflator do góry. My na basenie robimy to w poziomie, ale na wodzie otwartej będziemy robić to w pionie. Nie opadamy w dół, nie idziemy do góry. Nie machamy bardzo szybko płetwą, robimy to bardzo powoli. Przepływamy 6 metrów i możemy skończyć na rzecz demonstracji to ćwiczenie. Ale pamiętajcie, że wasi kursanci muszą przepłynąć 9 metrów, żebyście mogli zaliczyć im to ćwiczenie.